Siema mordy, wchodzimy teraz do... Witam was w kolejnym odcinku, wchodzimy do... A moment, miałem sobie odpocząć, dobra, bo ten mnie... Robi się... To gość, trafi, to się potem ufaj w drogę, nie było moim zamiarem przeskadzać. Dlaczego przeskadzać? Co mogę zrobić, by podesłać cię szybciej tam, skąd wzmywasz? Kim jesteś? To musi wiedzieć, to nazywa się Bando, studiuje magię, bardzo na mojej pracy i prędności. Zatem to wszystko prosił o zostawienie mnie w spokoju. Mam kilka pytań, które chciałbym ci zadać. Pytaj, ale szybko. Rozmawiamy z starożytnym elfem o imieniu Larel, którego córka zaginęła w tych stronach wieki temu. Czy wiesz coś o niej? Pamiętam, że jakiś elf, która przybyła Polska z sądów od siebie, ale brak mi cierpliwości, by przygodzi o tym pojęt. Ma inne pytanie od ciebie. Co mam już powiedzieć o tej okolicy? Widzę, że przeszkadzanie mi swoją wielką pasję dojdzie na terytorium mojego domu. Gdzie w trawnicy budowałem przez kasolud, który nie chce zamieszkiwać ten kompleks. Wogo, głębią, Dorna, mów dalej. Teren opanowany był kiedyś przez orki, a teraz trochę inne swoje prowadziły się do komna na górze kompleksu. Na szczęście zdołali dojść dalej, bo inaczej musiałbym radzić sobie więcej ze szkodnikami takimi jak mykonity. Co znajduje się jeszcze nich? Według niektórych dokumentów wielki dom się odnajdł w okolicy, właśnie tam kasolud chowali swoich zmarłych. Pewno można natknąć się tam na przeróżne stwory. Wiesz, jak można się tam dostać? Tak nowe mojej gościwości, obawiam się, że będę chciał powiedzieć, że za tę odpowiedź. Jakiej przysługi? Posłałem swojego wyciąg z ostrości i od wielu dni go nie ma. Obawiam się, że trafi na mniej, na tych mniej powodanych mieszkańców na wskiaski. Znalazłem ten pojemny wyciągiem z ostrości na zwłokach i oczywiście Medina na południe stąd. Informacja, wyciąg, bardzo dziwny pojemny. Wygląda to, że będę musiał znaleźć kolejnego chłopaka. A moje informacje, no dobrze, dobrze. Jeżeli uda się drogą na południe od mojego domu, do niej wchodzić na spaninę i most. Będzie przez most, znajdzie się u wejścia na starym jedy teren krasnoludów. W środku musi znaleźć pomieszczenie przez domieni cichu z gami krasnoludzkich wojowników i po wprowadzie do ściany, gdzie stoją i ukryte drzwi, wskazują do niżej powodzonych regionów głębi. Dziękuję za informację. Ale mi się wyda formuła do strata czasu, zagram więc. Chyba wiesz, gdzie jest wyjście, ale miły kurde, uprzejmy. Aha, załatwiamy. Mam kilka pytań. Okej. Mam inne pytanie do ciebie. Pytaj, ale szybko. Co mi powiedzieli o tym, co mi powiedzieli o krasnoludach, którzy zamieszkiwali te jaskinie? Okej. Dobrze, odchodzę, zostawiam cię w spokoju. Ja pytaj, byłby zainteresowany wymianą? Pohandlujmy. Co masz? Mafę czarów i mikstura. Mam jakieś przedmioty? Co mój mag mógłby się nauczyć? Tutaj widzę, że możemy przyzywać wywiołaki, tylko to wymaga grupowej ochrony przed złem. Patrzcie. Warto pozwala przyzwanie ze sfery wywiołu ognia wywiołaka sile 8 godzin. Na sobie spętanie go, by wykonywał polecenia czarującego. Jak ten będzie walczył o osobę wyrzucającej czar, wystarczy czas do działania, dopóki nie zostanie zniszczony. To, z tego co pamiętam, wymaga ochrony przed złem. Ja bym reflektował przywołanie cieni, bo trzy cienie to zawsze... Pewnie, wywiołaczki są poziomowe, dobra, więc to sobie kupimy. To jest pewne. Chcesz, żebym wydał bronie, miecze i ogólnie inne rzeczy? Nie, nie chcę. Dalej, teraz. Co znowu? Ja? Mój kochany magu, masz dwa fajne czary, ode mnie dostaniesz. Robimy save. Panie Mario, masz się ich nauczyć. Zjebałeś! Czemu to zjebałeś? Jak ja cię proszę. Tak?
Tak? Znajdź jakieś odosobnione miejsce na obóz. Cienie mnie wzywają. Moment! Moment, tylko jeszcze dostosuję magowiczary wysokopoziomowe. To jedną usunę, wrzucę przywołanie cieni. Mam jakiś dostęp do wysokopoziomówek? Gdzie jest mój wysokopoziomowy poziomak? Aha. Nie mogę. Będę robię się już zmęczony. Maga trafi flak, więc nie mogę tu odpoczywać. Już się robi. Robimy niższy poziom tej twierdzy. W czasie, kiedy oni sobie idą, ja sobie pociągnę łyczek. Moja drużyna oczywiście z achtem wskrywanie ścieżek w grach RPG. No, nie ma wejścia. Dobra, dobra. Zaraz za tym będzie ponoć zasadzka. Nie ma sprawy. Co znowu? Ruszam. Wydają, że będzie zasadkencja. Wejść. Przed wyruszeniem wybrać w drużynę. Jeden się opierdala. Ty się opierdalasz za wadiako. Gdzie ty łazisz? Zawsze pewnie do bordelu, chłopak. No i, no i z Mitreus. I teraz idzie zmęczony. Ile to trwa? No i jeszcze ciekawe, jak będzie walczył. Bo marnował cenną esencję, wyciął energię na inne, przyjemniejsze zajęcie od walki. Czego sobie życzysz? Wyśpię. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? Krasnoludzie, jesteś ciężko trafialnym, koleś. Okej, wszyscy atakować pająki. Teraz tu. Ty, chodź. Ty. Do usług. Wywołanie cieni, wywołanie cieni. Au! Au! Jakiegoś większego cienia mi się udało próbować. Wiele już nie zdziałają. Emocje, nadzieja napełni serca mojej wojowników nadzieją. Teraz tego atakować. Nie. Teraz się cofamy. Już się robi. Robimy odwrót i retreat. Atakować tego zapój. Przygotuj się. Tak? Teraz wrzuca w przywołanie umysły. Co znowu? I a wy do ataku na czego sobie życzysz? Teraz, kapłanie. Ta... W czym mogę pomóc? Stop światła tutaj. My atakujemy maga. Wszyscy. Aha. Teraz tego. Do usług. Ty, magu, teraz dodawą lancę w jednego z łuczników. Yeah.
wy atakować maga. Zajmę się. Mam już dość chodzenia w koło jak jakiś przeklęty mu. Zajmuję lodową lampą z ciepłym łóżkiem i kuflem piwa. Tak. Wy oszczędziwać tego. Teraz atakować. Przygotuj się. Nawiedziły mnie już demony snu. Aha, muszę odpocząć. Tak? Teraz lodowa lanca w tego. Znajdź jakieś odosobnione miejsce na obóz. Już się robi. Cienie mnie wzywają. Zwycięstwo, moi drodzy. Tak właśnie. Robię się już zmęczony. Nie wygląda zwycięstwo. W wielkiej bitwie, moi drodzy. Wielkiej mój zasady. Umysł jest zmęczony. Muszę odpocząć. Piękne zwycięstwo. Piękna weź. Mam już dość chodzenia w koło jak jakiś przeklęty muł. Znajdź mi jakąś gospodę z ciepłym łóżkiem i kuflem piwa. Czy to widzicie, jak ja to wygrałem, jak ja to ugrałem? Co znowu? Patrzcie, nawet nam się udało odpocząć. Ruszam. Magiczne miecze. I magiczny miecz. Już się robi. Mieli masę uczników do swoich. Jak wycofali się i umiejętne zarządzanie zasobami sprawiło, moi drodzy, że nie byli w stanie tego wygrać. Zbieramy dalej zapasy. Aha, nie ma sprawy. Raz w roku. Sporo magicznych systemów, moi drodzy. Aż 4. Będzie miał co robić. Ktoś się spulował. Uciekać. Mordo. Nie, takich trzech. Jak nas dwóch nie ma w ani jednym. Ja? Bogu się dajcie mi sił. Co znowu? Teo ogromni. Połów sobie dłonie na własnym łbie, żebyśmy mogli kupować te wody. Dłonie na własnym tempie. Dziękuję. Aha. Załatwione. To dość irytujące. 7 plus 1, 6, 7, 1, 1, 1,
Ty masz teł w tę broń. Minus elementu plus 2, więc w dłoni plus 3, więc też. Więc to są śmieci na sprzedaż, moi drodzy. Ten moment, w którym robimy sobie save'a i idziemy dalej. Już pędzę. To najpierw tędy pójdziemy, bo najpierw w prawo. Jakiś potężniejszy Neo Oro. Już nie żyjesz. Przebijamy się. Pędzę jak strzała. Dużo Neo Orogu. Daj wejść tu. Zajmę się. Pozwalają mi pokazać się od ciężko strony. Rozumiem. Teraz w magu. Tak. Dużo ich tu jest, więc wyśpieszenie drużyny. Teraz tu. Wrogowie pozwalają mi pokazać się od najlepszej strony. Teraz tu. Zajmę się. Dodajcie mi sił. Teraz tu. Bogowie, dodajcie mi sił. Robi się. Teraz tu. Zajmę się tu. Teraz tu. Atakowa. Postaram się załatwić na szybko. Wieczny sen. Wrogowie pozwalają mi pokazać się od najlepszej strony. Ładnie ich pociliśmy. To znowu pędzę jak strzała. Teraz pora na chwilowy odwrót, moi drodzy. Zaledwie taki chwilowy. I ty robisz to, co jest najlepiej, czyli zbieram rzeczy. Aha, załatwiamy. Zabitych wrogów, a następnie robimy odcinek i ruszamy dalej. Rynek, save, standard procedure. Moja drużyna złapała zmęczenie po tej walce. Zwykłe niemagiczne przedmioty będą. Do ekwipunku. Tutaj od nas 5 strzał, które dostaje tutaj. Ja? Teraz już odpoczynek. Pies tej woli po udanym odpoczynku. Dziękuję. Już pędzę. Idziemy w testo. Magiczne to mamy skoki. Tyły. Skody tyły. Ciebie zatruto. To ma antidot. Jest gotowy. Co znowu? Atakować? No chodź. Elfy. Ty. Czego sobie życzysz? Wyśpiew drużynę. Twoje rozkazy? Ty wódź potężne leczenie na maga. Ty pijesz kolejną odtrutkę. Aha. Postaram się załatwić na szybko. Pokazać się od najlepszej strony.
Yeah. Teraz idziemy już na maga, moi drodzy. Idziemy na maga, który jest tutaj. Do ataku. Jest dołu. Co znowu? Kończyć. Nie ma sprawy. Biera fan. Już się robi. Masa magicznych fantów. Masa. Teraz magu, bełty ukołów. Ja bełty ukołów. Ciawi, nie pamiętamy sków. Bełty dowora. Co to jest? Mitralowa zbroja płytowa plus 2. To idzie do naszego kraftoluda, który jest naszym największym tankiem. Klasa pancerza minus 9. No freaking fucking comment. Prawie 7 na minus 9. Zwykła płytówka plus 1 idzie do ciebie. What? Co ci przeszkadza? Diabeł. Ej, klasa pancerza 2, a tego... Tobie, ty już masz coś ciekawego. Ty? Możesz? No, powiedz, że możesz. Nie możesz. A ty? Też nie możesz, więc ten przedmiot jest do dupy, nikt go nie może ubrać. Mają oficjalny zakaz i bana na ten przedmiot, moi drodzy. Czemu? Bro, why are you doing this to me? Co ty tu mamy? Miecz drugi plus jeden, miecz drugi plus jeden, miecz drugi jeden. Raz, dwa i trzy. To jest topór bojowy, jednoręczny. Spróbuj go ocenić, czy tam krasnolud będzie... Oho, dużo obrażenia przeciwko nieumarłym. Z każdym kliknięciem wyzwolenie. Tak wiele znakomitych broni kastulskich. Topór ten został zaczarowany i moduł i oddają kastulskich kapłanów. Topór schwytany tych dów stanowił jako obronę przed ożywionymi ciałami wrogów, czy magowie i kapłani młodszych elfów nieustannie kierowali przeciwko krasnoludom. Kiedy miałem od kamienne drzewo bicie umarły, kiedy grupa 20 kastulskich weteranów para atak magów i ich armii z zombie. Krasnoludzie, masz tutaj topór pogromca wiary plus 2, to jest topór obrońca. Obrońca i obniża klasę pancerza. Ten zamienimy, ten damy jako mocny, jako główny. Masz teraz główną broń plus 3. Magu, jesteś w stanie strzelić, co to jest na oko? Kolczuga plus 1. Ty nie możesz, ty nie możesz, ty nie możesz, ty masz lepsze, ty masz lepsze, ty masz lepsze. Prosta ocena. Ciężka kula celności będzie nas sprzedać. Tym, tym, tym. Nawiedziły mnie już demony snu. Muszę odpocząć. Ruszam. To jest jak gdy, jak mnie mam tylet plus 1. Tak. Mam rację. Tylet plus 1 będzie nas sprzedać. Pajęczy pomiot, czar czwartopoziomowy. Kolejny czar robiący tłumy. Sejwol, bo ja chcę, bym mój mag sobie zapamiętał czar robiące. Znajdź jakieś odosobnione miejsce na obóz. Cienie mnie wzywają.
Ja? No, nawet udało mi się odpocząć. Sejbu. Ale kurczę, się obłowiliśmy. Ruszam. Na tej walce, moi drodzy, magiczne przedmioty. Ile na tym zarobimy? 10 tysięcy co najmniej, moi drodzy, na sprzedaży tych przedmiotów. Zostałem bez opinii. Hej? Trzymaj się cieni, przyjacielu, a zwycięstwo w bitwie zapewnione. Teraz tego, drugiego. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Teraz idziemy na południe. Dobra, drogowie, tutaj jest kolejny duży. Drogowie pozwalają mi pokazać się od najlepszej strony. Tego. No chodź, zaczynajmy do usług. Niech wy będzie. Wy odwrót, a wy tego. Co znowu? Już pędzę. Ku zwycięstwu. Tak, najlepiej jak potrafię. Teraz wszyscy tego. Postaram się załatwić to szybko. Ty nałóż sobie dłonie na swój własny tępy łeb. Ja? Ruszam. Obok jest jakaś sala. Bo mnie ta sala ciekawi. Postaram się załatwić to szybko. Magu, czekaj, jak ekipa dojdzie. Tak. Def. Bogowie, to dajcie co? Mi sił. Co? Brzmi nieźle. Ty się nie opierdalaj, tylko atakuj tego. Zajmę się tym. Czego sobie Magu, życzysz? Def, byśmy chcieli ruchów na ekipę. Au! A, wy przewaga liczem na wrogu. Jest to dwie przewagi w boju istotnej. Co znowu? To ma level up, paladyn ma level up, więc pauza, rozdajemy level up paladynowi. Miecz długi, jak trafimy na jakiś plus 5, jak będziemy mieli zaczęcie mieczy długich, to mowy, jak trafimy na jakiś super dobry tylko dla paladyna, z ograniczeniem klasowym dla paladyna, to wtedy. Bo weźmiemy. Atakować tego. Jesteś na przyspieszeniu. Teraz tego. Wiele już nie zdziałają. Teraz tego. Okej. Okay. Aha. To było już na pędzę. Tyle. Mój ekspert od zbierania ekwipunku pozbiera teraz wszystkie śmieci. Ja? Załatwiamy. Kolejna ładna walka, moi drodzy. Nie w trwał, 29 z trwał. Ma ode mnie w prezencie. Pełnie gratis, pełnie za friko rośnie ci ilość trwał. Co znowu? Już pędzę. Teraz tutaj mamy kilka mieczy. Podnieś te kilka mieczy. Idealnie. Tutaj mam miecza, tutaj kolejnego miecza. Tu jeszcze jednego miecza. Mam już dość chodzenia w koło jak jakiś przeklęty muł. Znajdź mi jakąś gospodę z ciepłym łóżkiem i kuflem piwa. Bardzo chętnie, moi drogi, bardzo chętnie, ale najpierw mamy tutaj robotę. Nawiedziły mnie już demony snu. Muszę odpocząć. Do zrobienia, więc to nie ma tak lekko. Najpierw praca, a potem przyjemności. Idealnie. Kolejny udany odpoczynek. Save. Ruszam. Wstawiłem mojemu magowi wywoływania pająków.
wpierdalamy na bok. Przygotuj się, cieni, przyjacielu, a zwycięstwo w bitwie zapewnione. Toma złapał level, ty złapałeś level, więc od razu w ogniu walki zostaje w awans. Wow, 5 punktów. Ja? Tego. Za ból. Tego. Jesteśmy teraz arcy. Co znowu? Łucznictwa. Po pierwsze, nim pójdziemy do tego maga, nałóż sobie dłonie na głupiłem. Podróż. Co mam zrobić? Ty, potężny czar leczący na niego. Teraz cała drużyna idzie na maga. Dobra, mamy tutaj kufników, prędko. Jeden i drugi. Ja? Teraz twoja kolej się popisać. Nie mam sprawy. Bo musi zebrać. Znowu masa magicznych przedmiotów. Czyli moi drodzy, masa magicznych przedmiotów to jest taki znak równa się pomiędzy masą hajsu. Na chwilę nasz mag będzie musiał się popisać talentem. Bo dostanie masę rzeczy. Identyfikuj to wszystko. To. Co znowu? Do usług. Miecz długi. 1 plus 1 plus 1. 1. To jest pełny kołfeń. Cium. Przedmioty wędrują z powrotem. Przedmioty magiczne wędrują do wora, a potem przedmioty magiczne są zidentyfikowane. Będą sprzedane. Miecz drugi plus jeden, miecz drugi plus jeden. Dobra, zapiszmy sobie grę. Jeżeli chodzi o magię, na mój magut. Tobie w co kumplu? Tego rzadko korzystamy. Zamiast tego przywołanie pająków. Miał. Dobra. Znowu mi się udało odpocząć. Już się robi. Super. Wejdźmy zatem, moi drodzy, do tej sali. Gotowe. Brzmi nieźle. Łotem.
Myślę, że mogę wykonać twą brudną robotę. Dobrze. O, otwarte. Aha. Potem się... Już pędzę. Nie da ruszyć, mot jest nie do ruszenia, moi drodzy. Okej. Weźmy sobie drogę dalej, więc dalej będziemy w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.